Żarłok TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram wszystkie kuchnie świata. A dzisiaj spróbujemy polecanej przez jednego z widzów, i nie tylko jednego z widzów, miejscówki japońskiej pod tytułem Tokyo Tower. Tokyo Tower, które mieści się na Kazimierzu, pomiędzy ulicą Miodową a ulicą Basztową, nie Basztową, tylko ulicą Brzozową, zamówiłem coś a la fusion, czyli pomieszanie japońskiego żarcia z curry. Okazuje się, że Japończycy lubią serwować curry i że curry to jest dla nich kuchnia domowa. Dobry wieczór, co ty tutaj kombinujesz? Ja tutaj zajadam dzisiaj mięsną wersję Tokyo Tower. A ja mam wegetariańską. Aha, masz wegetariańską. Ale jak to? No, ja słuchaj, sobie zjem u ciebie. No to zapraszam, zapraszam. Klasyka. Ktoś jeszcze chce zjeść. Czekaj, nie ma na tyle jedzenia. Nie będzie problemów? Nie napiszesz? Nie, no dobra. Co ja zamówiłem? Katsu curry? Coś takiego. A pan co zamówił? Nie, moje to się nazywa, powiem, potem ci powiem. Kiedy? Jak zjem. Katsu curry. Kotlecik wieprzowy podawany z pysznym curry, czyli najpopularniejszy sposób podawania tego dani w Japonii. Moim zdaniem jest to najpyszniejszy rodzaj curry. Ale nie moim, tylko jego. Bo tam jest Japoniec, nie? A tam z szefem jest Japończyk, który pozdrawia ludzi i żegna spoza kotary. To było naprawdę miłe. Ale widziałeś tą kulturę? Kultura jest. No. Po prostu jest kultura, o czym świadczą same wiersze napisane farbą na ścianie. I to są wiersze nie tylko poezji, ale to są wersje piosenek, które lubi chyba ten Japoniec. Tak, które w jakiś sposób na niego wpłynęły, ale chyba jest domeną wschodniej kuchni, że jedzenie łączy się z filozofią. Tam nic nie jest niepowiązane z czymś. Tak mi się teraz tak nasunęło. To czy to będzie punkowe żarcie? Bo jedna z tych piosenek to jest tekst piosenki punkowej. No moje będzie strajderzowe. Strajderzowe? Wieprzowe. No wieprzowe, no. Nie, to chyba nie jest wieprzowe. To jest chyba tofu. To jest twoje. Jak to się stało? Słuchaj, kuźwa, dużą masz tą porcję, powiem ci. To czekaj, to co jest tu? Ale nie płaciliśmy za pojemniki. A to co to jest? To jest curry. Wygląda jak taka, no... To wieprzem daje. O, to jest curry, ta z jakim wieprzem? To jest curry, wieprz będzie tutaj. To jest curry, no, to jest curry. Curry. Widzisz, tu jest mięso, zobacz jak to wygląda. Znaczy ja mam wszystko razem, tak? Ty masz wszystko razem, no bo ty masz jakąś wersję dla ubogich, no. Co nie jedzą świni. Jesteś pewny? No przecież no nie dali ci tutaj... Co to uważasz, jest ryba? No wygląda dobrze. Powiedz mi, kochany Pawełku, co ty jesz i co ty zamówiłeś? No zgadnij. Tofu. Tofu jest w tempurze ryżowej. W naszym lokalu podajemy smażone tofu, produkt sojowy, podawane z typowo japońskim sosem, które i jest idealne dla wegetarian. Medium zamówiłeś za 19 zł? Mhm. No, ale jesteście taki głodny żarłok z ciebie wegetariański, że nie powiedzieliśmy, że jako przystawkę w gratisie do zestawu dostaje się zupę miso. Powiem ci, że ja tę zupę wypiłem jak dobry polski barszcz albo żurek. Dobre było, no. Gęsta, esencjonalna, zawiesista i ten ogóreczek, który delikatnie łamał smak. Otóż to. No powiem ci, że... Dobry akcent, taki biforek dobry. Ale patrz, i za darmo. Cenowo to jest rewelacja. I jeszcze szklanka wody za darmo była. Panie, i miła obsługa. Oj, obsługa to mogliby przychodzić niektórzy i uczyć się, bo obsługa w dzisiejszych czasach i w dawnych czasach to podstawa. Zanim przejdę do tego, co tutaj wszyscy chwalą i zachwycają się, czyli mięso, bo ty no nie chcesz korzystać z tej dobroci tutaj matki natury naszej, to ja od ciebie spróbuję. To ode mnie spróbujesz. Skoro już jestem. Moją łyżką. Poczekaj, ja ci nałożę. To jest twoja łyżka? No.
Ale tego tofu mi dałeś w ogóle? No dałem ci, no czekaj, dołożę ci. Przekrój troszkę. Masz więcej. O, porcja, kuźwa, jak jeszcze dla... chcesz tofu? Nie, nie, już nie chcę, już bo się... Że... Świeżutkie, oni chyba sami robią. Powiem ci, że jest smażone. W tempurze. No. Ryżowej. No i co ty o tym sądzisz jako wegetarian? Dobre, lekutkie jedzonko. Mhm. To jest bardzo leciutkie. To jest lekutkie. To jest tak kuchnię japońską kojarzę właśnie. Smaki nie narzucające się. Smaki pozostawiające miejsce na wyobraźnię. Ale to jest niezłe gadanie, nie? Że zostawiamy... W naszych potrawach zostawiamy... Przestrzeń. Na twoją wyobraźnię. No to jest jak dobra muzyka, no wiesz, dobra muzyka. No ale, nie, też... ale to jest chyba złe sformułowanie, bo wiesz, facet, który zrobi ci niedoprawione, to powie, panie, wyobraźnia. A przy kuchni japońskiej nie mam takiego niedosytu smaku, pomimo że to są smaki, które się nie narzucają, ale może dobra, bo... Ja mam wrażenie, że ten ryż był lekko podsmażony też mój. Czy to jest maślany jakiś... posmak ma ten ryż. Prawda? Czy to jest jakiś sos? Nie wiem. A jak zapłaciłeś? 23, czyli porcję większą wziąłem. Wziąłeś większą porcję. Ale chcę spróbować tej świni. Kotlet w panierce. Który to kotlet jest z dodatkiem curry, czyli indyjskie żarcie. Ja mam tutaj tak. Marcheweczkę w sosie sojowym chyba. Duszona w sosie sojowym. Kapustka i to jest chyba ten bambus jakiś. Pawle, czy myślisz, że w momencie, w którym ja trzymam kawałek świni, to kogokolwiek interesuje twoja marchewka? Powiem ci, że mnie nawet nie interesuje. Bo marchewka by się obraziła. Gościu, który przyszedł z KFC, gdyby tego spróbował, wymiękłby, to by już mógł nie iść do KFC. Co ty, aż tak? To smakuje tak jak kotlet jakiś taki ze świni, taki polski nawet, powiem ci. Jestem zaskoczony, bo to jest bardzo swojski smak. To moim zdaniem robisz błąd, bo ja bym to upgrade'ował. No zaraz będzie upgrade, ale zobacz na to. To jest kotlet ze świni, tak jakby świnia ubita, zapanierowana. I ta panierka wchłonęła jakiś sosik tutaj, jest jakiś taki słodki sosik japoński. Może ryżowy jakiś? Nie wiem, sojowy troszkę może, nie wiem. I teraz robimy clue, czyli curry. Mieszamy. To wygląda jak gravy, wiesz co jest gravy? I know, ale bądźmy też szczerzy, że to wygląda tak jakbyś zjadł za dużo śliwek i popił mlekiem. I to jest właśnie to, co zaskakuje, czyli curry. Takie fusion, nie? To curry polecała mi królowa kiszonek, pani Bożena. A, pani Bożena, tak, ona wiedziała. Pisała mi na privie, że muszę tutaj iść i jeszcze, że musimy iść do kuchni perskiej na Starowicznej, stary. W którym miejscu? No, na Starowicznej. Ale jeść świniaka pod synagogą w czapce. No, przynajmniej nie stoimy na ulicy Kupa. Choć to wygląda jak bardzo smaczny miks ryżu. Nie no, stary, powiem ci, że no kuźwa, patrz na to. Po prostu curry. No curry, ale nie, no czekaj, wróć. Popełniasz jeden merytoryczny błąd. Ja nie mam curry. Więc czego mam? Tofudon masz tofudon. Czyli miska z tofu. Miska z tofu z ryżem i sosem. Kluczowe w tym daniu jest to, ile procent tutaj wyczuwam kuchni japońskiej, a ile procent wyczuwam kuchni indyjskiej. Albo tajskiej, bo tajskie curry też mogłoby być. Tajskie curry było we wschód barze, a to jest japońskie curry, czyli na modłę japońską. Ale jakby no skojarzeniowo to bardziej mi idzie w stronę kuchni indyjskiej, która miesza się z kuchnią polską. Z polskim normalnie kotletem ze świni, stary. Jestem zaszokowany, że to jest tak bliskie Polakom.
Tylko to curry jest czymś, jest nowym elementem. A myślisz, że ten kotlet to też nie jest jakiś fusion? Że to jest typowo japońska... Wiesz co, ja nie wiem, bo to co robią Japończycy, to naprawdę robią różne dziwne i ciekawe rzeczy. No to jak sushi, no. Sushi zostało owinięte w nori. Po to, żeby gracze, ichniejsi, nie znaczyli kart ryżem, klejem z ryżu. Tak słyszałem taką legendę, więc obie potrawy zostały w jakiś tam sposób połączone z grami. Muszę ci przyznać rację, to jednak są chyba kawałki mięsa. Kawałki mięsa, no. Ale aftertaste tego curry jest przyjemnie ostry. Znaczy ja ci powiem tak, to nie jest wyszukana kuchnia. To jest rzeczywiście, jest takie poczucie, jakby mi japońska babcia zrobiła taką solidną michę jadła. Rozumiesz? I on też mówi i pisze na swoim portalu, że to jest, on chciał jedzenie tanie, takie jakie robią na co dzień w domach japońskich. I ostatnio musiał podwyższyć cenę o 3 zł, bo jakieś tam ciągłe koszty, wiesz, opłaty i tak dalej. I facet nawet do menu zawarł list przepraszający klientów, że się nie da taniej. Żartujesz. Nagrałem ten list, a nawet prosiłem ciebie, żebyś go nagrał. A ten list to nie był do kobiet, na święto kobiet? Na 8 marca? Bo ja tak to zrozumiałem. Że im podwyższa? O 3 złote kobietom? Co ty gadasz? Ten list to był list przepraszający klientów. No to Japonia, panie. Stary. To jest Japonia. I na Facebooku też to zamieścił. Jestem w szoku. No to ja jestem. Ale wiesz, jaki był odzew ludzi na fejsie? No. Że to i tak jest za tanie jak na jakość. Ja się zgodzę, że to jest, że ja tutaj nie czuję, że 23 zł to jest za mało. To jest dobry stosunek ceny do jakości. No ja za 19 zjadłem taką michę i powiem ci, że jestem najedzony. Jesteś najedzony? Widzisz po mnie. Ale bez mięsa. Jesteś najedzony bez mięsa? 25 lat nie jem mięsa i to jakoś wiesz. Jeee! Yeah! Nagle 25! Co się stało z tymi 34? Coś sobie przypomniałeś, jakiś incydencik? Może ktoś ci wrzucił do... W jednym mówiłem, że 34? No w jednym z poprzednich odcinków chyba. No to policzmy tym razem. No? Od 88. Several days later. 32. 32. No widzisz. Na pewno ktoś ci gdzieś musiał coś dorzucić. I nieświadomie zjadłeś, na pewno. No może te frytki belgijskie, muszę sprawdzić. Każde ziarenko ryżu czuję osobno. Ja też. No. Wiem. Micha ryżu z tofu, powiem ci, ładny zapach. Jeżeli mogę ponarzekać? Narzekaj, właśnie, bo same superlatywy na razie. Znowu ci ktoś napisze, że opłatna reklama żarłoku. Tak, dawaj. Znowu zarobiłeś 500. Ja też myślę, co bym się doczepił, myślę na razie. Ja bym sosiku tu potrzebował jakiegoś lekkiego upgrade'u, bo dostałem taki, jak ty to mówisz, musty. Moisturizer. Dostałem taki tłuściutki ryżyk. O, wiesz co, takie miałem nawet wrażenie, że ten sosik był taki jakby... To nie był sosik, no on... Tylko taki co? Zaprawa. To był ryż z zaprawą. Powinieneś to jakby jednocześnie... Z miso jeść, nie? A jakby zalać to miso? To powinno być zalane, było za suche. No, zalałbym to miso. Więc tak, na plus. Za 19 zł, można by powiedzieć, spora micha żarcia. Według kuchni ajurwedyjskiej ty powinieneś jeść tyle, ile mieści się w dwóch dłoniach. No, To znaczy, że to jest wielkość twojego żołądka. No tak przynajmniej ajurweda mówi. No, ja nie jestem ajurwedą. Sporo tych kawałków tofu w tempurze. One nie miały jakiegoś takiego, one miały smak... No wiesz, samo tofu nie ma smaku. No, bardzo, bardzo to tofu było neutralne. Ono było takie jak jajko może. Nie wiem, nie pamiętam smaku jajka, ale nie było to trochę takie... Jak białko z białko jajka takie, trochę, no. Białko. Tempura, no to takie trochę smażenia było w tym. Smażenie, no. No to jest takie delikatne, jakbyśmy zaprosili kogoś, kto nie lubi przyprawionych. Ja lubię przyprawione, wyraziste smaki. No to właśnie curry, powiem ci, że ja teraz czuję, że... A, daj! Robi się coraz bardziej ciepło mi. A to jest indyjski, tutaj wyczuwam te indyjskie... Kurkumę czuć. Kurkuma, masala. Tak. Kumin. Wiesz co, no bardziej... Czarna gorczyca. Wiesz co, idzie to w... Typowa masala. I chili. Chili, no to jest na ostrość, bo ja czuję... Tak? Charakterystycznie tego mi zabrakło taki... tu. No. Tego mi tu zabrakło. Najadłem się. Smakowało mi, ale jest to takie, wiesz co, bardziej by mi się to skojarzyło, jakby mi babcia do szpitala zrobiła.
Słuchaj, bo jest... Masz koronawirusa, dziadki! Czy umyłeś ręce w ogóle? Wylizałem i tam w kałuży wymyłem. Przed wejściem była kałuża. Obmyłem je. Przywołałem wszystkie święte rzeki. Kałuża. Pani się nawet oburzyła, że nazywasz to coś kałużą. Myślisz, że ona była z partii kałużników? Kałużyńskiego. Kałużyńskiego. Nie, no szedłeś stąd. Tędy idziesz. Jeszcze powtórkę? Nie, no już wchodzisz, na cięciu będzie. Podsumowanie. Ja jestem zadowolony, ale tak 6 na 10. Okej. Okay, zabrakło sosu, bo teraz tak, ktoś by mógł szybko powiedzieć: halo, halo, ale nie wszyscy lubią przysmażony i ostry, wyrazisty smak. A ja bym powiedział: halo, halo, ale mogą być trzy sosy. Medium, taki nie medium i taki hard. Ale czy my czegoś tam nie przegapiliśmy, bo tam przecież ludzie siedzieli i tam coś było chyba na stolikach do upgrade'u. No to wiesz co, to zadzwonisz i się dowiesz i przeprosisz. Mm-hmm, powinniśmy to chyba jeść na miejscu. Hej. Moja ocena 7,9 na 10. No to wysoka jak na ciebie. Tak, nie patrzę na cenę, patrzę na smak tutaj. Znaczy, powiem ci, kurde, no nawet bym dał tą 8, powiem ci. Dla mnie za mała porcja mięsa. Mięso ginie. Ten kotlet ginie mi w tym ryżu. I jedząc całe to danie w wersji dużej, robi się z tego po prostu ryż z curry. I bardzo szybko ginie kotlecik. Ale kotlet był taki, że jakby był z od Lilliputa. Ale miałeś dużą porcję. Kuźwa, no nie rozumiemy się, albo jesteś już w innym wymiarze. Jesteś już zgubiłem się. W przyszłym odcinku jesteś. Co tam jemy, powiedz mi? W przyszłym odcinku jemy... nie mogę powiedzieć w sumie. No, możesz powiedzieć, co jemy w przyszłym odcinku, bo cię o to pytam! W przyszłym odcinku jemy coś naprawdę takiego smażonego, ostrzejszego, ze wschodu. Wiesz, co to jest? Ja wiem. Jemy tych, którzy nam nie napiszą, jak smakowało im żarcie w Tokyo Tower, i wtedy już zaczniemy jeść ich nawet teraz. A umiesz zagrać Toss Coin the Witcher, the Turning of Plenty. Ile obejrzałeś odcinków Wiedźmina? Wszystkie, no dla zasady, no. Kurczę, nie umiesz tego zagrać? Nie podoba mi się. A Carbon oglądałeś? 3 odcinki. Też jest kiepsko. O, zagramy to na modłę japońską. Hi! Żarłok TV. Hej! Boże! Czyli tak, tobie się nie podobał... Znaczy Wiedźmin, no, no i cisnę. No podzielone są zdania co do Wiedźmina, ja oglądam dla zasady, jestem fanem. Uważam, że jest to w jakiś tam sposób nasz ambasador. Ale czytałeś książki? Czytałem. Nie wszystkie, ja ale też czytałem. Nie wszystkie. Czytałem. Wiesz, to jest Netflix, no to jest i pewne skróty muszą być zrobione i tak jak w tych wszystkich, wiesz, Grach o Tron, wszystkich. Za dużo Wiedźmina, Pawle. Za dobra. Dużo Wiedźmina i. A Carbon też ci się teraz nie podoba. Będzie dużo sprzątania. Carbon. Zrobiłeś Carbon. Nie, z kim bym nie rozmawiał, ja zanim zacząłem oglądać Carbon. Alternate Carbon. Natomiast. Jojo Rabbit. To bym polecił. Dobry film. Oglądałeś Jojo Rabbit? Byłem w kinie. I co? Kawał dobrego kina. No reżyser musiał chyba tam coś tam. A jak zrobił Avengersów, to nie mógł gorzej. Nie no, sympatyczny, ciepły film o przyjaźni. Trochę komiksowy. Przyjaźń bez między... cynizmu. Bez cynizmu, z dużą dozą humoru. Pokazujący, jak zły jest faszyzm i do czego prowadzi. No i przyjaźń. No paradoksalnie przyjaźń, to zrobienie no. Z Hitlera tego przyjaciela to jest... Takiego wyimaginowanego przyjaciela, trochę pop, gwiazdy popowej. To ryzykowny taki... pomysł, który nie poszedł totalnie w kabaret i nie poszedł w przesadę. Ryzyko. Znaczy, dla mnie film dobry po prostu. Ja też się zgadzam, film był dobry! Słuchaj... Film był dobry!
Daj mi to, ja to wyrzucę, bo widzę, że masz problemy, tutaj jakieś zapędy teatralne. Widzę, że dobrze na ciebie podziałała ta japońska kuchnia. O, kurde.